Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Pan poseł w jasny sposób zawiadomił mnie, iż występuje tutaj na mównicy jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przypomnę państwu, jeżeli ktoś z państwa się zagubił, otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo państwu dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 237 posłów, przeciw 10, wstrzymało się 209 posłów. W tej sytuacji ogłaszam przerwę w obradach zgodnie z wnioskiem pana posła Stefana Krajewskiego i rozumiem, że po tej przerwie minuta przerwy, a po tej przerwie, panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć? Tak. Żeby pan tej zasady przestrzegał. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Widzę w bardzo jasny sposób, że zamierzają państwo kontynuować procedurę, którą rozpoczęliście na poprzednim posiedzeniu tej Izby, czyli nadużywania artykułu 186 regulaminu Sejmu, w sprawie której jest już uchwała Prezydium Sejmu. Zasięgnąłem opinii nie pięciu, ale trzech prawników, którzy w jasny sposób dają do zrozumienia, jak przepis ten powinien być interpretowany. Panie pośle Suski, teraz jest przerwa. Rozmawiamy, to miłe. Na komisji regulaminowej.